Siema, nowy żeton jest w CSGO, a ty chciałbyś go pewnie zdobyć, co nie? Dzisiaj opowiem ci w odcinku, jak go zdobyć, oraz nowości, nowa mapa, nowe naklejki i tak dalej, więc subuj, lajkuj, komentuj, a teraz lecimy z odcineczkem. Jeżeli chodzi o mapy, no to mamy dwie nowe mapy skrzydłowe, które właśnie dodali, tym oto DLC, aktualizacji, jak zwał, tak zwał. I tutaj mamy błagaj o Prima, żeby właśnie nie było cheaterów, nie? Taki dowcip, ale nie, dobra. Same mapki chyba spoko, grałem już sobie na tym prime time'ie i jest dosyć duża, sporawa, teraz macie jakieś tam właśnie pokazane na ekranie, jak to tam wygląda. A tej mapy nie grałem, ale jakbyście chcieli, no to mogę z niej sobie zagrać skrzydłowy właśnie na jakimś tam odcinku ze snami, więc dajcie znać w komentarzu po prostu. Jeżeli chodzi o mapy turniejowe, no to mam takie mapy, ale wydaje mi się, że Breach i Anubis kiedyś już były. Byli, chciałem powiedzieć. Ale no mamy na pewno Tuscan, co jest moim zdaniem na pewno nowe, ale nie wiem, może też były, nie wiem, napiszcie w komentarzu, ale piszesz, że nowe, no to uznajmy, że są nowe. Jeżeli chodzi o naklejki, no to mamy takie naklejki za 4,55, można sobie kupić pojemnik właśnie, gdzie mamy nawet naklejkę Baby Hola. I moim zdaniem wygląda dosyć ciekawe, w sumie jest śmieszne, ale no, fajne naklejki, mogę w sumie wszystkie wam z bliska pokazać. Gdzie właśnie mamy takie coś. Tutaj takie autko, można sobie zastopować, jakbyście chcieli je do głębi nie zobaczyć. Okej, Cerberus jest fajny, ale już był taki z kim w sumie. Fire Serpent też, baby, w sumie fajne takie, nie? Takie jakby skiny, które już są, właśnie zrobili sobie jako baby wersję. Mamy jeszcze coś takiego, tutaj mamy jakieś bota, też coś tam. Tutaj mamy sobie taką naklejkę. Kamień, papier, nożyce jeszcze powinno. Nie ma papieru. Spoko. Takie mam naklejki. Tak szczerze nie podoba mi się, ale podoba mi się te właśnie odwzorowane właśnie ze skinów, nie? To jest jakby spoko, jakieś tam meduza była, jakiś Fire Serpent, jakiś ten. Exo Jumper, Free coś tam. Go. Spoko. Versus Evil. Dwie naraz dałem. Tu mam jakiegoś Shreka. Jakiegoś ptaka, jakiegoś ziomka. Szczerze niezbyt fajne tutaj są. Jakbym dostał, to bym nie płakał, ale za 4 złote coś takiego dosyć. Takie naklejki w sumie, nie wiem po co naklejki. Okej, to jest to. Fajny to. Pattern. Takie rumieni się. One kosztują 20 zł aktualnie, więc za 5 zł można zdobyć sobie dwie dyszki. Cobblestonik. Source 2 Clue. Defuse. Okej. Okay. Kawa ICT, kawa ITERO. No to jest fajna, dosyć. Fajny pattern. Pain Train. Vertigo. Zeus jakiś ziomek. Złoty DAS 2, złota piłka, kurczę. Relevant dostał. A może w tym roku dostanę. Choć nie wiem, czy benzyna czasem. A dobra, nevermind. Jakiś łeb. Kurde, tam to było spoko. To jest też git. Tu już mam czerwone. Dziwnie. Kurde, animowane? Naklejki? Ale to telewizor jest fajny. Ale ryje barat. Kuźwo, to też jest ładne. No powiem, kurczę, animowane naklejki w sumie całkiem spoko. Kurde, fajne. Okej, okay, i co trzeba zrobić, żeby dostać właśnie to 10 lat CS-a? Jak coś, to jest to 10 lat CSGO, nie? Żeby coś, bo... Wiecie, tam też inne odznaki dziesięciolecia ogólnie grania w CS-a. I tak, żeby to zdobyć, ja to zrobiłem tak, że zagrałem sobie dwa skrzydłowe, później deathmatch i dostałem coś takiego. Czytałem od kogoś, że niby po prostu trzeba expa wbić czy coś takiego, ale moim zdaniem jest to bujda. Moim zdaniem po prostu trzeba nabić sobie level, który można nawet sobie od... Wiecie, cały level trzeba wbić, żeby dostać właśnie rzecz. Teraz macie pokazane, jak ja to zdobyłem. Po prostu cały level wbiłem, dostałem graffiti i jeszcze dzięki temu graffiti jeszcze dostałem coś takiego. Więc w takim sensie trzeba to zdobyć, nie? I więc nie wiem, jak ktoś ma cały level do wbicia, a macie czas do 22 sierpnia, to nie wiem, czy wam 6 dni się uda tam w 5 wbić coś takiego. Taką odznakę, którą można dodać sobie do profilu. Jak nie, no to można niby użyć to cały level wbicia, ale nie wiem, czy to będzie działać. No i co, to by było chyba na tyle z takich ważniejszych newsów, z takich ciekawostek właśnie kurczaki na mapach, jak Inferno i tak dalej, mają czapkę na banie, na bani.
A to chyba było na tyle, więc siema.